Ostatnio dawno nie było żadnego opowiadania, a wiem, że je bardzo lubicie. Dziś o najpiękniejszym ze wszystkich darów. Opowieść zaczerpnięta z książki Bruno Ferrero Kółka na wodzie – opowiadania dla ducha. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną, wspieracie, komentujecie i zadajecie pytania, choćby na priv. Każdego ranka bogaty i wszechpotężny król Bengali odbierał hołdy od swoich poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród różnych poddanych pojawiających się codziennie na dworze, każdego dnia zjawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem oddawał się równie cicho, jak wchodził. Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak nie zrażał się tym. Powracał każdego dnia, by przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował korutynowo i odkładał jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka, który znajdował się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka, cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie pełen. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując nim rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jajka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król natychmiast kazał przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. Przynosiłem ci te dary, panie, odpowiedział człowiek, abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony niezmierną ilością bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień. Popatrz na siebie i swoje życie. Czyż nie jest właśnie tak, że każdego dnia gonimy gdzieś za czymś, sami nie wiemy za czym, jedni za bogactwem, inni za sławą, a jeszcze inni pragną sukcesu. Kobiety robią karierę, chcąc piąć się po drabinie sukcesu, awansować i nagle uświadamiają sobie, że zapomniały zostać matkami, że już jest za późno. Mężczyźni próbują zapewnić byt swojej rodzinie i biorą dodatkowe prace po godzinach, bo ich zarobki nie wystarczają na podstawowe potrzeby. Matki nie mają już czasu rozmawiać ze swoimi dziećmi, bo aby wyrobić plany i sprostać wymaganiom pracodawców, pracują po godzinach, a pracę zabierają do domu. Ojcowie są tak sfrustrowani i zestresowani, że dopada ich zawał albo kończą z objawami depresji. Niestety w tej pogoni za pieniądzem i dobrami materialnymi, często w tym wyścigu szczurów, tracimy z oczu ważne sprawy, takie jak rodzina, przyjaciele, czy chociażby czas dla nas samych. A gdyby tak każdego dnia uśmiechnąć się do siebie samego z rana i być wdzięcznym za każdy dany nam kolejny dzień. A gdyby tak zwolnić na chwilę i dostrzec każdego dnia małe cuda wokół nas. Gorącą, pachnącą kawę z rana. Dziecko, które nad ranem wchodzi do twojego łóżka i wtula się, by ogrzać zmarznięte stópki. Ptaki lecące kluczem. Obiad w gronie rodziny. Czas na kilka stron dobrej książki, czy chociażby rozmowa przez telefon z dawno niewidzianą osobą. Każdego dnia dostajesz od życia dar. Dar kolejnego dnia. Najpiękniejszy ze wszystkich darów. Nie marnuj go. Bądź wdzięczny za wszystko, za każdy kolejny dzień. Nigdy bowiem nie wiemy, który z tych darów okaże się naszym ostatnim. Dziękuję, że ze mną jesteście i zapraszam już za tydzień.